Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Mamy się dzisiaj w doskonałych samopoczuciach. Ja, jak widać, tak. Czat mnie rozbawił sucharami, strasznie sypałem. Moje spotkania z reguły się zaczynają o 19 wieczorkami, więc jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. A moje przeglądy newsów się zdarzają trochę później. Więc tak, trochę jestem nakręcony. Proszę państwa, mam dzisiaj dla państwa szereg informacji, które wydały mi się ciekawe. Ale dzisiaj tak luźniej i spokojniej. Musiałem dzisiaj bardzo wcześnie wstać. W okolicach 6 godziny i na YouTubera to jest bardzo wcześnie, bowiem miałem okazję pograć w Watch Dogs Legion i do południa grałem i muszę przyznać, że bawiłem się nieźle. Ja nie jestem wielkim fanem Watch Dogs, szczerze mówiąc to jakoś mi nie przypada do gustu ta seria, więc byłem nastawiony tak, a pogram i tyle, nie, będę miał z głowy, ale mi się podobało. Podobało mi się, o ile na przykład Assassin's Creed Valhalla mi się podobało, ale to było dokładnie to, czego oczekiwałem. Trochę lepszy od Assassina Odyssey i Origin. Niewiele, po prostu to jest stare, znajome podwórko. O tyle Watch Dogs jest moim zdaniem dużo lepszy od poprzednich części. Więc pogadamy sobie trochę o tym, ale to jest tylko parę godzin rozgrywki, oczywiście to nie definiuje całej gry. Więc... ale nie od tego zacznę. Jedno małe sprostowanie. Wczoraj opowiadałem o Facebooku i o tym, na czym polega bojkot Facebooka i być może nie powiedziałem tego wystarczająco wyraźnie, bo tam albo może też część z państwa nie słucha wystarczająco wyraźnie. Otóż jakby, jeżeli chodzi o ten bojkot Facebooka, to chodzi o to, że dyskusja nie jest o tym, co należy cenzurować na Facebooku, ale o tym, czy za wszystko warto brać pieniądze. W tym sensie, że Facebooka bojkotuje się nie za to, że dopuszcza treści na przykład faszystowskie, komunistyczne albo, nie wiem, płaskoziemców, tylko o to, że treści faszystowskie można zapłacić i reklamować je, żeby dotrzeć do większej liczby odbiorców, komunistyczne i takie dalej. Nie? Więc to jest ta dyskusja. Ona oczywiście jest zawsze wątpliwa, bo kto będzie decydował o tym, co jest nienawiścią, a co jest jakby zasadną informacją albo jakby powodem do dyskusji, ale to jest trochę bardziej łatwiejsze do przyjęcia niż to, że się cenzuruje każdy wpis i nie pozwala się pisać pewnych rzeczy, bo nie o to chodzi. Nie pozwala się wszystkich rzeczy reklamować. No, przynajmniej takie jest założenie tego bojkotu. Ale najważniejsza rzecz dzisiaj to obejrzymy sobie gameplay z gry Watch Dogs Legion. I teraz proszę państwa tak, to jest stary gameplay, który pochodzi z 2019 roku, z E3. Teraz mogę o nim opowiedzieć, ponieważ pograłem, więc jakby dużo bardziej rzeczowo mogę opisać to, co tutaj widzę. Natomiast moje gameplaye będę mógł państwu pokazać po 12 lipca. Po godzinie 20 będzie konferencja Ubisoft Forward. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do mnie na Twitcha, jeżeli chcecie ze mną pooglądać sobie. A po tej konferencji będę mógł udostępnić swoje długie nagrania z Assassin's Creed Valhalla i z Watch Dogs Legion. Ale tymczasem mogę poopowiadać trochę państwu na podstawie tego, co widać tutaj na tym starszym nagraniu, bo ono dosyć dobrze oddaje rzeczywistość. Gramy w Londynie, żeby sprawa była jasna. I muszę przyznać, że miasto jest niezwykle trafnie oddane. Znaczy, to jest taki futurystyczny trochę Londyn, ale ja byłem w Londynie parę razy, połaziłem sobie po mieście i muszę powiedzieć, że skala jest taka bardzo właściwa. Przypomina to miasto i zastanawiam się, czy to czasem nie jest 1:1. Bo jeździłem samochodami, chodziłem na piechotę, płynąłem statkiem, wydawało mi się, że odległości są adekwatne do tego, z czym mamy do czynienia w rzeczywistości. Ja bardzo lubię te miasta, które są prawdziwe, w sensie takim, że oczywiście lubię miasta z GTA, natomiast odwiedzanie lokacji, które się widziało w rzeczywistości, powoduje, że jakoś tak łatwiej się wchodzi do tego świata, że on jest taki bardziej rzeczywisty. Więc to jest taki współczesny, trochę przyszłościowy Londyn. Cała opowieść gdzieś tam zaczyna się zamachami w Londynie. W związku z tymi zamachami pojawia się taka korporacja, firma, najemnicy, którzy zajmują miejsce policji. Nie wiem, czy wiecie, w Londynie w ogóle jest, w ogóle w Wielkiej Brytanii jest takie podejście, że policja nie jest uzbrojona. Są specjalne jednostki, które mają broń, natomiast normalny policjant z reguły nie ma broni palnej. Ma tam jakieś, ma chyba, zdaje się, taser przy sobie jakiś, albo jakąś pałkę, dokładnie nie wiem, ale nie ma takiej broni zabójczej, niebezpiecznej. Więc to jest z perspektywy w Wielkiej Brytanii duża zmiana. Nie? Dla kogoś, kto mieszka w Ameryce, to pewnie nic nadzwyczajnego. Policja z bronią.
I teraz tak, ja długo się zastanawiam, jaki w ogóle pomysł stoi za tą grą. To znaczy, jakby cała sprawa polega na tym, że w zasadzie nie mamy głównego bohatera tej opowieści. Głównym bohaterem jest jakby cała grupa ludzi i mamy całą masę agentów, różnych agentów, których sami sobie dobieramy spośród ludzi zamieszkujących Londyn. I zastanawiałem się, Boże, jak to się uda zrobić? I nad tym się skupiałem przede wszystkim dzisiaj. Otóż można... W świecie gry spotykamy wiele postaci. Zwykłych ludzi, ludzi oznaczonych specjalnie, którzy mają dodatkowe umiejętności, oraz ludzi takich, którzy gdzieś tam są z nami od początku, od startu jakby całej tej zabawy. I teraz mamy tą grupę agentów i poszerzamy tą grupę agentów, rekrutując kolejnych ludzi. I ci ludzie mają określone umiejętności i można ich wykorzystywać w różnych zadaniach. Każdy z bohaterów ma swój własny głos, ma swoje własne opowieści, przy czym ci bohaterowie nie są specjalnie... Oni się nie różnią między sobą aż tak bardzo, nie? To nie są takie postacie charakterystyczne jak Geralt. Więc jakby tutaj istotą jest ta cała instytucja hakerów, a nie poszczególne jednostki. To jest ciekawe bardzo podejście. I zastanawiałem się, czy się uda Ubisoftowi zrobić to w sposób taki sensowny, przyjemny do ogrywania. I wydaje mi się, że tak. Tylko pytanie, czy na dłuższą metę to będzie ciekawe, nie? Czy zadania rekrutacyjne... Bo to jest, wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziemy przez miasto, widzimy jakiegoś ziomka, który wydaje nam się interesujący. Skanujemy go telefonem, przez to dostajemy informacje do jego danych. Znaczy skanujemy jego telefon. Dowiadujemy się, kim jest, jakie ma umiejętności i możemy zdecydować się na rekrutację. Badając jego telefon, dowiadujemy się też także, jakie ma problemy. I rekrutujemy go, rozwiązując dla niego te problemy. O właśnie, to jest bohater, który zginął. Śmierć bohatera nie zamyka całej opowieści, nie zamyka historii. To jest cała grupa agentów, z których możemy sobie dobierać ludzi. Każdy ma swoje indywidualne umiejętności i każdy z nich ma jakiś sprzęt. Możemy ten sprzęt wymieniać, natomiast umiejętności pozostają takie jakie są. Pamiętam, że jak oglądałem ten fragment gameplayu, to wydawał mi się on taki trochę nietrafiony, nie? Bo co to za babcia agentka, która załatwia przeciwników znacznie mocniejszych od niej fizycznie. Ale można znaleźć takie postacie. Ja na przykład dzisiaj grając znalazłem alkoholiczkę, która na skutek tego, właśnie jedną z jej umiejętności jest spożywanie alkoholu w dużych ilościach. I w związku z tym też od czasu do czasu potrafi zadać potężne obrażenia. Ale taki emeryt, który ma umiejętności wynikające z wieku, i na przykład nie może biegać sprintem, nie może się skradać, on jest taki, ale są rzeczy, które trochę rekompensują to, więc można spotkać zupełnie przypadkową postać i można ją zrekrutować. W ogóle zabawy z dronem też są bardzo ciekawe. Możecie wchodzić do lokacji, żeby ją spenetrować samodzielnie, ale też do większości lokacji możecie wchodzić zupełnie nie, fizycznie tam nie będąc. Czyli wysyłacie tego drona i on załatwia, on hakuje. I to, co jest super ważne, to, że zabawa jest dużo bardziej zróżnicowana i taka... Nie ma takich kłopotliwych sytuacji. Ja pamiętam z Watch Dogs 2 to, co mnie znudziło potwornie, że wchodziłem do budynku i przeskakiwałem z kamerki do kamerki i tak z 10-20 razy. I efekt był taki, że mnie to strasznie było upierdliwe. Teraz nie ma tak. W lokacji tam jest 3-4 kamery, można szybko po nich przeskoczyć, zaznaczyć przeciwników, obejrzeć sobie jakby kilka punktów wejścia, ogarnąć i wkroczyć do akcji. Więc nie ma takich momentów, że zatrzymujesz się i hakujesz coś przez pół godziny, nie? To jest znacznie ciekawsze. Mimo, że nie ma takich postaci wyrazistych, to jednak to nie zabija tej przyjemności. Miałem strasznie dużo zabawy łażąc po mieście, jeżdżąc, patrząc na ten Londyn, który jest świetnie zrobiony. Tam oczywiście zdarzają się jakieś błędy, czasami w ruchu ulicznym, czasami postacie się dziwnie zachowują, ale widać, że to miasto żyje i jest okej. W związku z tym, że też miałem okazję ograć, też mogę trochę ocenić te postacie, co one potrafią. Na przykład ta dziewczyna najwyraźniej jest jakimś takim strzelcem. Jest albo żołnierzem, albo tak czy inaczej ma jakiś taki background militarny.
I ona ma bardzo specyficzny sposób na to, żeby obalać przeciwników. Zaraz wam o tym opowiem. Przy okazji ten dron, na nim się można poruszać, to jest taki jakiś dron industrialny, tym dronem może operować też do pewnego stopnia facet, który jest konstruktorem albo budowlańcem. Można sobie zrekrutować budowlańca i dzięki temu on, jak wchodzi na placy budów, to nie wzbudza takich podejrzeń i przy okazji może wylecieć stamtąd, korzystając z takiego drona, może go sobie wezwać. Są różne umiejętności, takie, które jak stojąc przed miejscem, które macie zbadać, możecie sobie dobrze dobrać agenta, żeby jak najlepiej tam działał. Więc muszę powiedzieć, że oczywiście mam trochę dystansu do Watch Dogs, mam też trochę dystansu do tego, że mi się to tak strasznie podoba. Ja wiem, że wiele razy to powtarzam, żebyście tak się też nie napalali jak ja, bo ja jestem jednak trochę entuzjastą i widzę tylko dobre rzeczy bardzo często, ale to mi przypadło do gustu. Bawiłem się dobrze. No dobra. To jest właśnie, to może być równie dobrze jedna z misji, tak, bo to jest misja rekrutacyjna, nie? Kiedy rekrutujemy sobie postać, opowiadałem wam o tym, to dostajemy informacje na temat problemów tej postaci. Ona z reguły ma tam 3, 4, 5 takich okienek, w których są wymienione rzeczy, z jakimi się zmaga i załatwiając te rzeczy, podnosimy jej sympatię wobec organizacji. I to całkiem fajnie i sprawnie działa. Tutaj mamy do czynienia mamy rekrutować kogoś, kto został jakby uprowadzony przez tą organizację. To, co ta dziewczyna posiada, to możliwość wykańczania przeciwników w taki widowiskowy sposób przy użyciu broni. Z reguły jest tak, na przykład miałem bohatera, takiego hakera i szpiega, którzy w momencie powalania przeciwników nakładali na nich taką specjalną... nie wiem, jak to nazwać. Jest taki mechanizm trochę związany z hakowaniem. I ten mechanizm powoduje, że przeciwnik, który zostanie powalony, jest niewidoczny. Tak jakby predator, taka sieć maskująca jest na niego rzucana. W ten sposób ukrywamy zwłoki. Są takie postacie, którymi można podejść do tych leżących przeciwników i ich ukryć, a są też takie postacie, które automatycznie, jak powali się po cichu przeciwnika, to od razu on jest ukryty. Nie? Więc takie rzeczy. No i są też takie postacie dużo bardziej brutalne, które operują bronią. Ona przed chwilą rzuciła granat przylepny. Granat przylepny jest w tym samym miejscu co dron, więc mamy takie urządzenia, które ułatwiają zabijanie, ale na przykład pozbywamy się urządzeń szpiegowskich. Muszę przyznać, że bardzo to jest sprawnie zrobione. Ale też w związku z tym, że te postacie są takie randomowe, to dużo więcej fabuły jest opowiadane przez pryzmat postaci takich pobocznych, trochę niezależnych od nas. Chyba zmierzamy powoli do zakończenia. Jest dużo rzeczy, które mam do opowiedzenia na temat Watch Dogs, ale myślę, że opowiem je właśnie po pokazie Ubisoftu, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam bardzo serdecznie. Londyn wygląda super i muszę przyznać, że też fabuła, przynajmniej w tej początkowej części, o której w ogóle nie mogę opowiedzieć, nie mogłem tego w ogóle nagrywać, ta fabuła jest bardzo, bardzo interesująca. Robi takie wrażenie. Mam nadzieję, że nie jest płytka, bo to też jest tak, że jest jakaś taka zagadka, jest pewna niespodzianka, od razu jest zwrot akcji, ale on sugeruje takie... No, może być ciekawie, ale nie musi być, nie? To wszystko zależy od tego, jak się potoczy dalej. Ja też tak trochę walczę z tymi swoimi zachwytami, żeby się niespecjalnie podniecać już teraz, bo potem mogę być rozczarowany albo coś. W niedzielę po godzinie 20, 12 lipca. Więc... No i jako, że żeśmy tego ziomeczka uwolnili, no to on teraz staje się częścią naszej organizacji. I misje, im postać jest bardziej... Mam w ogóle takie wrażenie, że im postać jest bardziej skomplikowana, im więcej ma umiejętności, tym trudniejsze są misje, by pozyskać tą postać. Bo ja na przykład przez zupełny przypadek znalazłem ziomka, który po prostu siedzi na ulicy i gra na saksofonie. To jest wszystkie jego umiejętności. Granie na saksofonie. Ale rozwiązałem jakiś jego banalny problem i do mnie się przyłączył. Nie? I mam teraz w ekipie gościa od saksofonu. To by jeszcze dużo opowiadać, ja nie chcę tylko o tym, więc przy innej okazji. Ale jestem, to co powiedziałem na początku, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Spodziewałem się, że mnie to nie zachwyci jakoś specjalnie, ale spodobało mi się i będę baczniej się przyglądał temu tytułowi. Watch Dogs 1 nie poświęciłem zbyt wiele czasu, Watch Dogs 2 poświęciłem jeszcze mniej, a coś czuję, że w to trochę sobie pogram. By iść dalej takim trochę kursem rzeczy luźniejszych, bo dzisiaj sobie tak uznałem, że będzie tak na luzie trochę, ale też myślę, że to jest na przykład zabawna informacja, która spowodowała, że musiałem wejrzeć w głąb siebie i być ze sobą absolutnie szczerym. Informacja wygląda tak.
Od paru miesięcy wiadomo, że piąta część Mad Maxa będzie prequelem skupionym na historii młodej Furiosy. Ale w głównej roli nie zobaczymy już Charlize Theron. Aktorka postanowiła podzielić się swoim smutkiem związanym z tą sytuacją. No, podzieliła się smutkiem, zaraz do tego zajrzymy. Ale pomyślałem sobie, dlaczego kurna chata? Tak z takiego bardzo samczego punktu widzenia postanowiłem tą sprawę ocenić. Ja wiem, że mamy takie różne sytuacje, w których pokazujemy, dajemy... No chcemy, żeby kobiety też były silnymi bohaterkami, tak jak i faceci byli silnymi, są silnymi bohaterami w kinie. Ale na miłość boską, Mad Max. To jest tak, że nie dane nam było poznać jeszcze tego Mad Maxa, który jest w tym filmie. Nie poznaliśmy tego bohatera, którego Tom Hardy gra, a tymczasem poznajemy Furiosę. Ja chcę poznać Mad Maxa do licha ciężkiego. Dlaczego? W ogóle to jest taki... Mad Max to jest taki jeden z ostatnich bezkompromisowych, niepodważalnie samców alfa. I zostaje nam on odebrany i zamiast niego będzie jakaś baba. To sobie pomyślałem, ale potem doszedłem do wniosku, że lepiej tego nie mówić, ale jak już powiedziałem, to chciałem tylko dodać jeszcze na koniec, że to i tak właśnie chyba kobiety się czują, kiedy widzą za każdym razem, jak mężczyźni grają takie role. Mówię, o cholera, no tak, taka rzeczywistość jest, że no musimy dostawać porówno, no okej, ale wolałbym jednak, kurde, Mad Maxa, nie? A nie jakąś Furiosę, niezależnie od tego, jaka ona jest, no. Więc rzekłem to. Nie mam nic przeciwko, kino jest dla wszystkich i wszyscy bohaterowie powinni być porówno tymczasem kinowym nagradzani, ale z mojego punktu widzenia no, jestem wiernym fanem Mad Maxa w sensie Maxa. Tymczasem z Mad Maxa się robi takie trochę uniwersum, więc nie tylko postać. Może to dobrze. Więc reżyser George Miller opowiada o tym w sposób następujący, bo on chciał, żeby Charlize Theron zagrała w tym prequelu, ale oczywiście to trudne jest, bo no Charlize Theron nie tyle, że to jest piękna kobieta, chciałem powiedzieć bardzo przystojna, ale już nie jest też super młoda. Jeżeli miałaby grać młodą dziewczynę, no to trudno byłoby to jednak zrobić. I George Miller pisze tak. Od dłuższego czasu myślałem, że możliwe będzie komputerowe odmłodzenie Charlize chyba się powiem, ale nie wydaje mi się, żeby technologia nam na to pozwoliła. Pomimo dzielnych prób w Irlandczyku, Dolina niesamowitości nadal istnieje. Jesteśmy już bliscy rozmycia tej granicy, szczególnie japońscy projektanci gier wideo, ale dolina ta nadal jest szeroka. To jest bardzo takie chyba karkołomne tłumaczenie. Przez dolinę reżyser rozumie chyba to takie, nie wiem, miejsce wyobraźni, które przekładamy na język filmowy. To znaczy, że chcielibyśmy już robić pewne rzeczy, korzystając z efektów specjalnych, ale jeszcze się nie da. Jeszcze jesteśmy już na krawędzi, że jeszcze z tej doliny nie udało się wyjść. Więc może problem z Irlandczykiem to był w ogóle taki, że niestety bohaterowie mieli starcze sylwetki, to znaczy tacy byli podkurczeni, już szyje mieli krótsze niż... I to boleśnie było odczuwalne na tym filmie, ale jest ta technologia, ona ma ciekawy kierunek, więc... Więc okej, jestem jak najbardziej za, chociaż to też pewnie jest pod dyskusję. Natomiast Charlize Theron odpisała w ten sposób. Bardzo trudno mi to przełknąć. Bardzo szanuję George'a, szczególnie po tym, co wspólnie zrobiliśmy przy Fury Road. Jest mistrzem i życzę mu jak najlepiej, choć mam teraz złamane serce. Naprawdę kocham tę postać i chciałabym wyrazić moją wdzięczność, że mogłam ją nawet w mojej części odegrać. Jeśli George czuje, że to dobra decyzja, to nigdy jej nie zakwestionuje. No i bardzo, bardzo sympatycznie z jej strony. Jeżeli już mam być szczery, no jeżeli robią tego Mad Maxa takiego, bez Mad Maxa, okej, to chciałbym... To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Charlize się pojawiła tam jakby w ramach takiej swojej obecnej postaci i potem gdzieś wejrzała w przeszłość i to byłoby otwarcie dla tej retrospekcji, nie? No, więc taki Mad Max nam się zbliża. Przesadnie szczęśliwy nie jestem, ale to dobrze się dzieje. My faceci żeśmy już od wielu, wielu lat dostawali dokładnie takich bohaterów, jakich żeśmy sobie wymarzyli. Najwyższa pora, żeby kobiety też dostały swoje wymarzone bohaterki. No, taka rzeczywistość. Trudno. No, okej. Nie musimy być... To nie jest tak. Nie musimy być zadowoleni. Pytanie jest innego rodzaju. Czy to jest takie kino i czy to jest taki temat, który kobiety zainteresuje? Jakby niezależnie od tego, czy główną rolę gra kobieta, czy gra mężczyzna. Powiem, jakby z innej perspektywy, jest dużo komedii romantycznych, które kurwa w ogóle mnie nie interesują. Ale jako mężczyzna idę na nie w ramach bycia osobą towarzyszącą. Natomiast muszę przyznać, że w drugą stronę, kiedy ja próbuję moją żonę zabrać na takie filmy futurystyczne, no to ona się zapiera rękoma i nogami. Więc... No,
No, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Jak to będzie? Czy faceci będą mieli ochotę zabierać swoje żony na film, który jest właściwie przeznaczony dla nich, ale w takim uniwersum, które kobiet nie interesuje? Jest to interesujące. To jest. Kino to jest taka branża, gdzie pieniądz, gdzie właściwie głosuje się pieniądzem, nie? I jeżeli się okaże, że film się nie sprzeda, to oczywiście tam będzie cała masa social warriorów, którzy będą, o kurde, znowu tam biali faceci nie poszli do kina, żeby wyrazić swoją niechęć. Ale też z drugiej strony boję się, żeby nie było takich, że na siłę oceniamy film negatywnie, ponieważ o, nie ma Maxa, nie, to teraz, o, znowu poprawność polityczna. Nie, reżyser, scenarzysta ma prawo pisać i opowiadać takie historie, na jakie ma ochotę. Mają ochotę na taką, proszę uprzejmie. Zobaczymy, czy to się będzie cieszyło zainteresowaniem. Ja pewnie pójdę do kina tak czy inaczej, bo i tą postać lubię, i Mad Maxa lubię, i poprzedniego Mad Maxa, reżyserowanego przez George'a Millera, lubię, więc wszystko lubię. Ale jestem bardzo tolerancyjny, więc bardzo lubię. Proszę Państwa, o TikToku rzeczy trochę. To jest z jednej strony zabawne, bo TikTok to jest moim zdaniem bardzo zabawna aplikacja. W sensie jest przeznaczona dla ludzi niepełna... jak to się mówi, żeby to nieładnie, dla nienormalnych. nigdy nie korzystałem z TikToka. Natomiast Borys trochę się w to angażował. Ale się okazuje, że te wszystkie chińskie aplikacje, albo właściwie chińskie firmy, które produkują aplikacje, w związku z tym, że tam jest taka, jest bardzo mocne powiązanie między firmami a państwem, no to zachodzi takie prawdopodobieństwo, że te aplikacje mogą szpiegować. I zważywszy na to, że TikTok jest faktycznie spierdzielony na wielu poziomach, że pobiera informacje, które są totalnie niepotrzebne i pobiera je masowo, o tym były ostatnio plotki, No to zwraca to uwagę także polityków. TikTok i cała chyba 58 różnych aplikacji chińskich zostało niedawno zablokowanych totalnie w Indiach. No to relacja między Indiami i Chinami jest mocno napięta. To są dwa gigantyczne narody. Tam jest straszny wyścig o pieniądze świata zachodniego. No i tam się szpieguje w każdą możliwą stronę. Jako że Indie zablokowały, no to być może amerykański prezydent też ma jakieś podstawy, żeby to zrobić. A no wiele wskazuje na to, że o ile nie można udowodnić, że te dane są wykorzystywane do szpiegowania, o tyle zachodzi dosyć niepokojąco duże prawdopodobieństwo. Więc prezydent Donald Trump ma rozważyć zakazanie używania aplikacji TikTok w USA ze względu na wątpliwości dotyczące jej bezpieczeństwa. TikTok to chińska aplikacja, należąca do chińskiej firmy. Nie do końca wiadomo, jak wygląda sytuacja przedsiębiorców w Chinach. Nie ma żadnych oficjalnych danych czy dokumentów, które potwierdzałyby lub zaprzeczały możliwości przekazywania danych z firmy do chińskiego rządu. Znaczy, oczywiście, pewnie nie ma żadnych danych dotyczących tego, no bo po co komu to przekazywać? Natomiast chińskie firmy mają chyba obowiązek jakby pełnej transparentności wobec chińskiego rządu. Tam, jeżeli firma ma jakieś dane, to chiński rząd ma w nie wgląd. Koniec, kropka. Nie? Więc nawet jeżeli nie przekazują, no to... Tak czy inaczej. TikTok miał w 2019 roku ponad 37 milionów użytkowników w USA, a prognozowany roczny wzrost wynosił ponad 20%. No TikTok straszliwie się rozwinął. Ja ostatnio pokazywałem Państwu listę 100 najbogatszych marek na świecie i TikTok wszedł na tę listę w tym roku, więc tam był bardzo, bardzo gwałtowny wzrost. Ja nie wiem, czy pamiętacie taką aplikację Musical.ly? Od tego się zaczęło i potem ten TikTok się niesamowicie rozrósł. To jest fenomen, jeżeli chodzi o młodych użytkowników internetu. Fenomen, którego ja nie do końca rozumiem, ale to dobrze, że tego nie do końca rozumiem, prawda? No i to tyle, jeżeli chodzi o TikToka. Sprawa się rozwija. Na koniec jeszcze taki bardzo sympatyczny news. Otóż wiecie dobrze, że gry Electronic Arts pojawiły się na Steamie i okazuje się, że te produkcje, które nie cieszyły się dużą popularnością na Originie, a wręcz były brutalnie krytykowane, na Steamie zyskały popularność. I tak się stało z Mass Effect Andromeda. Ja ostatnio grałem w Mass Effect Andromeda jeszcze raz. Bawiłem się doskonale. I ja zawsze lubiłem tę grę, natomiast mam wrażenie, że ona dostała trochę... została potraktowana bardzo podobnie do The Last of Us 2. Nie aż tak drastycznie, nie aż tak ostro, ale jednak w związku z tym, że tam było dużo takich... wątpliwości co do narzuconej poprawności politycznej w tej historii, co do wielu rzeczy. Więc na Steamie 80% użytkowników gry Mass Effect Andromeda jest pozytywnych.
ocen użytkowników, nie tak? Taka średnia oznacza, że serwis skategoryzował recenzje jako gry bardzo pozytywne. To spore zaskoczenie, gdyż produkcja uznawana jest za czarną owcę serii. W serwisie Metacritic wersja PC-towa posiada średnią not wystawioną przez media branżowe na poziomie 72%, a w przypadku użytkowników jest to 5 na 10, to czyli bardzo nisko. Są to najgorsze wyniki spośród pozycji z tego cyklu. Tam było dużo takich rzeczy, do których można się przyczepić. Z czasem zyskała ta gra, bo pewne błędy zostały naprawione, ale nie tak dużo błędów, jak powinno być naprawionych. Ja cały czas mówię o tym, że Electronic Arts zbyt szybko porzuca swoje projekty. To, że ludziom się nie podobało na początku, wcale nie znaczy, że nie mogłoby się podobać później. Była szansa na jakieś DLC, które ostatecznie nie zostało dostarczone. Ta historia opowiadana w tym świecie była całkiem spoko i pozostawiała otwarcie do ciekawego DLC i tego DLC żeśmy nie dostali. Ale kontynuując jeszcze tę wiadomość, Electronic Arts nie podało wyników sprzedaży gry w sklepie firmy Valve, ale płatna wersja serwisu Steam Spy szacuje, że zakupiło ją tam 94 tysiące osób, co jest imponującym wynikiem jak na produkcję, która okazała się w marcu 2017 roku. No i widzicie, to jest w ogóle też dłuższa dyskusja na temat tego, czy warto mieć swój własny serwis do sprzedaży gier, czy być może czy ta ekskluzywność taka ma sens. I tak sobie myślę, że z jednej strony pojawienie się gry na kilku platformach powoduje, że jest wzrost sprzedaży, zwłaszcza jeżeli ta na innej platformie pojawia się później, ale z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli w momencie premiery ta gra byłaby na wszystkich platformach, to wcale by nie wpłynęło to jakoś znacząco na wzrost sprzedaży, pewnie w jakimś stopniu, ale fakt, że tej gry nie było na Steamie i po jakimś czasie się pojawiła, spowodowało jakiś dodatkowy ruch na tym serwisie i spowodowało dodatkowe zainteresowanie. Wiecie, to jest taka trochę śnieżna kula, nie? Jak 10 tysięcy osób kupi grę, no to 10 tysięcy osób mówi o tym, że kupiło grę i ta grupa się poszerza i właściwie dochodzi do 100 tysięcy prawie po jakimś czasie. Więc z jednej strony ekskluzywność to jest coś, za czym nie przepadam, ale z drugiej strony trudno, patrząc na te dane, nie zauważyć, że ekskluzywność czasowa potrafi nieźle się sprzedać właśnie po tym, jak ten czas minie. No i tyle. To jeszcze nie wszystko, co miałem na dzisiaj dla Państwa przygotowane, ale taki temat trudniejszy zostawiłem sobie na później. Dzisiaj chciałem tak luźnie i relaksująco. A i tak drastycznie dużo czasu mi to zajęło. Pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, zwłaszcza tych, którzy dotrwali do końca. Dobra, kończę już te opowieści, bo mam znowu jakąś dygresję. Jeszcze dłużej bym Państwa trzymał. Pozdrawiam YouTube'a bardzo serdecznie. Do zobaczenia przy innej okazji. Pa, pa.